Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, albowiem jest to czas pożegnania z wyspą. Czas pożegnania z wychowawcami, z kolegami i koleżankami. Dla niektórych z Was, również z Was mam na myśli dzieci, z naszym przedszkolem. Zakończył się pierwszy etap edukacji Państwa dzieci. Wkrótce będziecie uczniami naszego kindergarten. Niektórzy z Was odejdą do szkół amerykańskich, by tam kontynuować naukę. Zanim opuścicie szkolne mury, oddajemy Wam głos po raz ostatni. Poloneza, czas zacząć! Congratulations here. Now we must
A ty już kończysz swe 7 lat. Żegnasz żerówkę i sześciolatki i zaraz ruszysz dalej w świat. Hej, przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja? Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa. Dziękujemy naszym wszystkim wspaniałym wykonawcom. Myślę, że należą im się naprawdę gromkie brawa. Teraz nastąpi ślubowanie naszych uczniów. Prosimy wszystkich o powstanie. Baczność. Do ślubowania. My, absolwenci Wyspy Dzieci, opuszczając mury tej szkoły, ślubujemy! Starszych słuchać i szanować, ślubujemy! Młodszymi się opiekować, ślubujemy! Pilnie się uczyć, dobrze się bawić, ślubujemy! A złe humory za drzwiami zostawić, ślubujemy! Będziemy pomagać młodszym kolegom, będziemy dbać o porządek w klasie? Ślubujemy! Będziemy używać słów proszę, dziękuję, przepraszam. Ślubujemy! Będziemy chętnie uczęszczać do szkoły? Ślubujemy! Po ślubowaniu dziękujemy naszym wszystkim absolwentom. Teraz nastąpi ślubowanie rodziców. Kochani rodzice, dobrze, że jesteście z nami. Jak dzieci obiecały, że będą i grzecznie, i to wszystko, co tutaj powiedziały, jest to nagrane na przyszłość. I teraz proszę, żeby rodzice głośno powtarzali słowa ślubujemy. Baczność do ślubowania. Ślubujemy być bliskimi przyjaciółmi dziećmi. Ślubujemy. Czuwać nad ich bezpieczeństwem. Ślubujemy. Czytać książeczki, opowiadać bajeczki. Ślubujemy. Uśmiechać się do dzieci. Ślubujemy. Pogrozić nieraz palcem, gdy ktoś bardzo psoci. Ślubujemy. Doceniać w dziecku to, co najlepsze. Ślubujemy. Przytulać je często. Ślubujemy. Cieszyć się jego dzieciństwem. Ślubujemy. I pamiętać, że szybko mijają lata, gdy jest ono małym dzieckiem. Kochać je zawsze. Ślubujemy. Po ślubowaniu dziękuję bardzo.
Zapraszamy tutaj po odbiór dyplomu Justynkę Materzę. Zapraszamy Emily Kraska. Alan Smutek. Zapraszamy. Adam Żarnecki. Adriana Szoltes. Aleksis Lysiński. Gratuluję. Daniel Timkowicz. Jakub Kobylarz. Vincent Brigiliano. Nie ma. Antoni Chudy. Sebastian Chudy. Szymon Pieszchała. Dziękuję. Kajla Lopieński. Lena Machalski. Oliver Bartnik. Gabriela Ikobadzic. Elena Klimas. Dziękujemy bardzo. Olivia Ginter. Caroline Brzozowski. Vanessa Łukaszczyk. Dziękujemy. Gratuluję wszystkim naszym absolwentom. Kochane dzieci, chciałam powiedzieć kilka słów
do Was. Już tak troszeczkę na pożegnanie dla niektórych. Niektóre z nami dzieci zostaną, jak już Pani Ania wcześniej powiedziała. Życie składa się z powitań i pożegnań. I właśnie dzisiaj nadszedł czas, by powiedzieć do widzenia. Ale zanim jednak właśnie się pożegnamy, rozstaniemy, mam kilka dla Was rad. Otóż właśnie kończycie swój pierwszy etap edukacji i wkraczacie w dorosłe już życie szkolne. Pamiętajcie, że stając się uczniami, nigdy nie przestajecie być dziećmi. W waszej edukacji nadal towarzyszyć powinna zabawa, uśmiech, zadowolenie z każdego sukcesu, czy on jest duży, czy mały. To, czego nauczyliście się w przedszkolu, to pierwszy bagaż doświadczeń na całe życie. To była wasza pierwsza książka, pierwsze zabawy z rówieśnikami, pierwsza ocena waszej pracy. To niezatarte wspomnienia waszego dzieciństwa, ważne, a może nawet i najważniejsze. Jestem więc bardzo dumna, że mogłam w tym uczestniczyć i że byliście częścią Wyspy Dzieci. Życzę wam powodzenia w szkole, życzę wam, abyście pozostały zawsze takie, jakie jesteście. Nie zmieniajcie się. Kilka słów podziękowań dla rodziców. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa do naszego przedszkola, aby uroczyście zakończyć pierwszy etap nauki w życiu Państwa dzieci. Oddaliście Państwo dzieci w nasze ręce, aby poprzez zabawę uczyły się żyć w zespole, wspólnie przeżywały radości i smutki, osiągnięcia i niepowodzenia. Przed nimi szkoła, nowy i bardzo ważny etap w ich życiu. Będziecie Państwo towarzyszyć swym dzieciom w stawianiu tych pierwszych, trudnych, często kroków. Życzymy Wam dużo wyrozumiałości, cierpliwości, a później zadowolenia z pierwszych osiągnięć swoich pociech. Jednocześnie pragniemy podziękować za to, że dbając o dobro i rozwój swoich dzieci, wybraliście naszą placówkę, Wyspę Dzieci, miejscem edukacji. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Wam, kochani rodzice. Oczywiście ja teraz tak na końcu chciałabym w imieniu dzieci, myślę, że także w imieniu Państwa, w imieniu dyrekcji, Pani Ani, chcielibyśmy bardzo z tej okazji podziękować wychowawcom. Pani Ani Krawczyk i Pani Lidii Wasiniewskiej z Grupy Wyszczaków. Panią Magdalenę Rubaj, Annie Bundzie, która dzisiaj jest niestety nieobecna, ale wróci z Grupy Odkrywców. Pani Wioli, która teraz cały czas pomagała nam tutaj. Oczywiście nie zapominajmy o naszych nauczycielach, którzy są tutaj już za ścianą, opiekując się młodszym pokoleniem. Pani Gabrysi, pani Anetce, pani Kasi i wszystkim paniom, które są gdzieś teraz na wakacjach, ogromne dziękuję. Ale przede wszystkim chciałam przypomnieć, że to są właśnie te panie, które każdego dnia traktowały wszystkie dzieci jak własne. Przez wiele godzin dziennie dzieliły się z nimi radosne, jak i smutne chwile. Cieszyły się z małych i wielkich sukcesów, dopingowały w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń. Starały się, aby ten ważny etap w życiu Państwa dzieci nie przeszedł w zapomnienie. Za ten właśnie trud, za przekazaną wiedzę, serce włożone w wychowania Państwa dzieci składamy Paniom naprawdę serdeczne podziękowanie. Dziękuję bardzo. I oczywiście, jak już wspomniałam, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie Pani Ani Kornackiej za to, że jest z nami i czuwała nad Waszymi pociechami, nad Państwem i nad Pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, uroczyście ogłaszam, że wszyscy absolwenci Wyspy Dzieci w roku 2016-2017 ukończyli naszą szkołę z wyróżnieniem. Prosimy o podrzucenie czapek i gorące oklaski.
Dziękujemy Państwu bardzo. Jak widzę, dzieci się bardzo cieszą, ale nie do końca, bo chyba jednak niektóre dzieci nie wiedzą, czy się bardzo uśmiecha, czy się smucić, te, które opuszczają naszego przedszkola, a cieszą się te, które zostają. Ja, drodzy rodzice, tak organizacyjnie bardzo Wam dziękuję, że przybyliście. Jeszcze jest mi koniec wszystkich atrakcji, bo ja wiem o tym, że każdy chciałby mieć zdjęcie. Zaproszę rodziców z grupy odkrywców do sali, do pani Magdy jeszcze, jeśli można, dobrze? A dzieci z grupy Błyszczaków zostawię tutaj z panią Lidią i z panią Anią, żeby można było sobie zrobić dużo zdjęć pamiątkowych. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. To będzie na YouTubie.